Cześć, jestem Piotrek Sokołowski, dyrektor artystyczny Chipa. Moje prace na pewno znacie z głównej strony Chipa, gdzie co tydzień ilustruję nasze okładkowe artykuły. Chciałbym podczas bardzo prostych i szybkich warsztatów zachęcić Was do spróbowania najnowszego programu wektorowego Corel Draw 2019. W pierwszym odcinku, używając prostych narzędzi do szkicowania, stworzymy szybki i efektowny rysunek czarno-biały. Wykorzystamy do tego tablet graficzny Huion Canvas Pro 13 oraz bardzo wydajny komputer MSI PS63 Modern z linii Prestige, która została stworzona specjalnie dla twórców. Zaczynamy oczywiście od uruchomienia aplikacji. Nasza pierwsza lekcja nie będzie dotyczyła żadnych elementów wektorowych ani gradientowych. Chciałem Wam pokazać, że Corel może nam posłużyć jako prosty szkicownik. Corel sam wyrówna ruch naszej ręki i cokolwiek byśmy nie narysowali, ta kreska zawsze wyjdzie gładka. Narzędzie środków artystycznych pozwala nam rysować właśnie tego typu kreski, ale daje nam do dyspozycji różne efekty końcowe tej naszej kreski. Może to być albo właśnie taka poszarpana, włosowa kreska, albo może to być coś takiego. Musimy pamiętać o tym, aby przed zmianą formy tej kreski odkliknąć obiekt, który narysowaliśmy. Coś takiego. Oczywiście możemy zmieniać grubość tej kreski dowoli. Spróbuję teraz narysować jakąś wakacyjną ilustrację. Minusem tego narzędzia, właściwie to jest jedyny minus tego narzędzia, że efekt końcowy naszej kreski zobaczymy dopiero po zakończeniu rysowania, po zakończeniu tego ruchu. Rysując widzimy tylko i wyłącznie chudziutką kreskę, która po odjęciu ręki od tabletu zamieni się w kreskę, którą chcieliśmy osiągnąć. Wychodzi mi z tego japońska ricina właśnie przez tą formę piórka kaligrafowego, ale wygląda to całkiem sympatycznie. Spróbuję teraz narysować trawę na pierwszym planie, więc dlatego zwiększyłem wielkość brasza. Cały czas podczas rysowania zdajemy sobie sprawę z tego, że to są elementy wektorowe, więc każdą z kresek, jakie narysowaliśmy, możemy zmodyfikować, zmienić grubość, zmienić nawet narzędzie, którym została narysowana. Możemy również usunąć te kreski, które nam się nie podobają. Kształty tych obiektów, które narysowaliśmy, również możemy zmodyfikować. Jeżeli chcemy zrobić tak, żeby kamień był wyższy bądź niższy, wystarczy tylko złapać kursorem za węzły, które odpowiadają za jego kształt, i zmienić jego parametry. Corel Draw, tak jak każdy program graficzny, umożliwia nam pracę na dowolnej ilości warstw. Aby stworzyć kolejną warstwę, naciskam tutaj ten przycisk. Tworzy mi się warstwa druga. Wyciągam pierwszą nad tą drugą, ponieważ chciałbym teraz na tej drugiej warstwie, tą drugą warstwę użyć jako warstwę, która będzie pod spodem. I tutaj na tej warstwie spróbuję dorysować góry. Jeśli mamy jakieś elementy, które nam absolutnie nie wyszły, nie podobają się, bądź chcielibyśmy je lekko skrócić, zmienić, możemy użyć również gumki. Zamiast usuwać daną kreskę całą, możemy
gumeczką uciąć, tylko ten fragment kresek, który nam się nie podoba bądź nie wyszedł. Co ciekawe, ten gumkowany element, on cały czas oczywiście ciągle jest elementem wektorowym. Dobrze, możemy go jeszcze przykadrować, ponieważ widać, że niektóre z linii powychodziły poza kadr i wygląda to co najmniej dziwnie. Używając narzędzia do kadrowania, utniemy go mniej więcej w tym miejscu. Enter. OK. Dobrze. I szkic japońskiej ryciny ukończony.